Dzień dobry, zapraszam na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń. Miejski konkurs przedmiotów ścisłych. Inauguracja działalności Galerii Antresola. Finał Olimpiady Astronomicznej. Wygrana Clearexu w Gliwicach. Niebieskie juniorki zdobyły mistrzostwo. 2 marca w Chorzowskim Planetarium podsumowano 10. edycję Miejskiego Konkursu Przedmiotów Ścisłych. W konkursie organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie i Planetarium Śląskie wzięli udział uczniowie chorzowskich gimnazjów. Celem przedsięwzięcia było wyłonienie uczniów, którzy najlepiej radzą sobie z przedmiotami objętymi egzaminem gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej. Konkurs ten ma na celu sprawdzić, czy nasi uczniowie są przygotowani z przedmiotów przyrodniczych, czyli z matematyki, fizyki, biologii, geografii i chemii. Jest on dwuetapowy. Pierwszy etap to jest etap szkolny. Wybieramy dwóch najlepszych i potem najlepsi z najlepszych piszą test i wyłaniamy zwycięzcę tego konkursu. Trzecie miejsce zajął Igor Ratajczyk, drugie Katarzyna Kępińska, a zwycięzcą konkursu została Natalia Marczak. Był bardzo wysoki poziom, że wszyscy, myślę, mieli jakieś tam problemy, szczególnie, że było to z kilku, aż pięciu przedmiotów, a każdy jednak jest w tym swoim jednym dobry, a w innych nie do końca. Największą trudność sprawiła mi zadania z geografii, a najłatwiejsze chyba było zadanie z matematyki, no ale tak jak mówię, każdy ma swoje własne jakieś odczucia. Zwycięzcom gratulujemy. Czwartego marca w Chorzowskim Centrum Kultury wystąpił Matusik and Ghostman, inaugurując oficjalnie działalność Galerii Antresola. Mamy zaszczyt dzisiaj grać koncert otwarcia Galerii Antresola w Chorzowskim Centrum Kultury. Jest to dla nas wielka przyjemność. Miejsce jest naprawdę inspirujące, z ciekawą akustyką, więc bardzo nam miło. Koncert był pierwszym wydarzeniem muzycznym w nowej przestrzeni HCK. Galeria Antresola w założeniu ma być takim miejscem, gdzie nie tylko prezentujemy sztukę, fotografie, obrazy, ale też spotykamy się z muzyką, ze słowem, z literaturą. Dzisiaj pierwszy koncert w tym miejscu. Koncert trudny, jazzowy i no, bardzo obawialiśmy się, czy przyjdą ludzie. Ludzie są. Ja myślę, że jest tęsknota za tradycją. W Chorzowie były kiedyś koncerty, które nazywały się, taki cykl, który nazywał się Ciut Jazziku przy Stoliku. To było organizowane w klubie Kocynder. Nawiązujemy do tych tradycji z lat 70. jeszcze. Ja myślę, że raz w miesiącu, kiedy takie koncerty będą tutaj organizowane, to znajdą swoje grono odbiorców i na to liczymy. Bieżące informacje na temat wydarzeń kulturalnych w Galerii Antresola można znaleźć na stronie www.hck.pl. 5 marca w Miejskiej Galerii Sztuki MM w Chorzowie zorganizowano warsztaty dla dzieci i dorosłych Plantacja Sztuki. Dzisiejsza akcja, mam nadzieję, rozpocznie cykl akcji, które galeria ma w planie. Te dzisiejsze zajęcia to w pewnym sensie nawiązanie do tradycji ludowej spotykania się wspólnych robót ręcznych i także do tradycji robienia kwiatów z bibuły zapomnianej dzisiaj, którą chcielibyśmy przywrócić, ponieważ wykonujemy dzisiaj tradycyjne wzory kwiatów, nie jakieś szczególnie wyszukane, takie najbardziej tradycyjne wzory kwiatów z bibuły. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj i dzieci, i dorośli, robiliśmy kwiaty wspólnie. Ekologiczny projekt będzie kontynuowany w czerwcu. Wtedy też odbędzie się happening z udziałem uczestników, warsztatów i mieszkańców, którzy wysadzą kwiaty w okolicach Chorzowskiego Centrum Kultury. Warto obchodzić i trzeba je pielęgnować. A dlaczego? No, bo to jest święto nasze. Zawsze kobietom się należy szacunek. A to nie tylko w Dzień Kobiet, tylko całe lato. Kobiety się docenia nie tylko od czasu do czasu, tylko też również codziennie. Ja świętuję. Ale czy każdy? Nie wiem. Ja w takim razie świętuję. Niektórzy mężczyźni jeszcze chyba pamiętają. To znaczy, mam taką nadzieję. No nie, my nie obchodzimy takiego święta. Panowie nie pamiętają, nie chcą pamiętać? Myślę, że nie chcą pamiętać, tak, zdecydowanie. Czy funkcjonuje? No u nas chyba nie bardzo już. Co zrobić, no? Docenić, kochać nas przede wszystkim. No co jakiś czas kwiatuszek ładny albo jakąś bomboniereczka. O, do kina wyjście, do kina. O, do teatru. Kwiatuszek, a żona resztę, jakieś ciasteczko, jakąś kawkę.
Bardzo trudne spotkanie. NBIT to jest bardzo dobrze przygotowana fizycznie drużyna, fajnie przygotowana taktycznie. Dużo zawodników grających już wiele lat w futsal i Beniaminek to tylko na papierze tak naprawdę, naprawdę wielu znakomitych zawodników. Cieszę to zwycięstwo, bo bardzo trudny teren, NBIT na sztosie, jak to pokazała to z Gattą, tak, w wcześniejszych meczach też z rekordem, więc trudny teren, może nie był to jakiś wielki porywający mecz, ale dla nas są ważne 3 punkty. My teraz nie myślimy o pięknych meczach i o pięknej grze, tylko po prostu o zdobywaniu punktów. Jak to jest, to się cieszymy i idziemy do przodu, aby wszystko było jak najlepszym, bym powiedział, bycie, żeby nie potem w następnym sezonie, bym powiedział, Clearex był w ekstraklasie. My musimy cały czas punktować i czy mecz przełomowy, my po prostu dzisiaj dobrą grą w obronie, bo to cały zespół naprawdę od bramkarza, ten czyste konto to znaczy, że nie przegrywamy, tylko punktujemy, więc to cieszy. No i oby tak dalej po prostu w następnych meczach te punkty dopisywać po prostu i nie tracić, tak jak przykładowo w ostatnim meczu ligowym z Red Dragons, gdzie mogliśmy przynajmniej 1 punkt, no trudno, tak się mówi, ale dzisiaj to szczęście troszkę po naszej stronie. Piłkarki ręczne KPR-u Ruch Chorzów obroniły tytuł mistrza Polski juniorek, pokonując w finale Final Four MTS Kwidzyn 24-23. Moje serce jest niebieskie, zdobyć to na swoim parkiecie. Ja gratuluję dziewczynom moim, wielki szacunek dla mojej bandy Hachar. Jestem przeszczęśliwa dzisiaj. Takie emocje są i cieszyć się tym wszystkim razem właśnie z rodziną, ze znajomymi. Coś wspaniałego. Każdej zawodniczce życzę takiego czegoś. Szacunek dla drużyny przeciwnej, ale nasze dziewczyny są najlepsze, niebieskie. Boże, jaka jestem przeszczęśliwa. Serce jest niebieskie. RK zawsze i no ruch. Nasz skład jest trochę jakby pokruszony i dziewczyny po prostu opadały z sił, ale zdołałyśmy wytrzymać nerwowo i wygrałyśmy to spotkanie. Bohaterką miejscowych okazała się Drażyk, która wykorzystała rzut karny i zapewniła wygraną KPR-owi. W chorzowskim planetarium podsumowano 59. Olimpiadę Astronomiczną. Podczas finału wręczono nagrody finalistom i laureatom. Najlepsza okazała się Zofia Kaczmarek z Liceum Akademickiego przy Uniwersytecie imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. To się zdarzyło drugi raz, że wygrywa dziewczynka. No dziewczyna, bo to już jest młodzież. I bardzo miło. Akurat rzeczywiście przeglądałem rozwiązania zadań i z pewnością zasłużyła na pierwsze miejsce, to nie ulega wątpliwości. Niebo fascynowało mnie zawsze. Zawsze uważałam, że jest piękne, patrzyłam w gwiazdy i myślę, że tak na poważnie zaczęło się na początku gimnazjum, kiedy przyszłam na kółko astronomiczne. I po prostu po tym kółku zaczęłam wychodzić z lornetką, męczyć rodziców, żeby pozwalali mi wychodzić w nocy, oglądać gwiazdy. Wyróżnieni uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. 5 najlepszych laureatów tegorocznej olimpiady wystartuje w grudniu tego roku w Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki w Indiach. Już w przyszłym tygodniu startuje kolejna edycja Chorzowskiego Festiwalu Nauki. Szanowni Państwo, w imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszam serdecznie na 8 już Chorzowski Festiwal Nauki, który w tym roku odbywa się pod hasłem Gra, Technika, Efekt. Inauguracja odbędzie się w Chorzowskim Centrum Kultury w najbliższy poniedziałek o godzinie 9.30. W kolejnych dniach w wielu miejscach Chorzowa odbywać się będą warsztaty, wykłady, zajęcia. Program festiwalu znaleźć można na stronie www.festiwalnauki.chorzow.eu bądź bezpośrednio na stronie miasta. Serdecznie zapraszam. Spójrzmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury Batory na spotkanie z Antonim Piechniczkiem. W ramach Chorzowskiego Festiwalu Nauki w kompleksie Sztygarka odbędzie się Festiwal Robotów. Jak co roku Chorzowski Morris zaprasza na wiosenne święto wody. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz chorzów.tv. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!